jestem w górach z dzieckiem swoim, małym, gdzieś tam idę, walą pioruny. W jakiś sposób od mojej obecności zależy ten byt mojego dziecka, bo jak zostawię, to się poślizgnie i spadnie na dół. Jednocześnie słyszę krzyk dziecka, które gdzieś tam spadło. Nie mojego, tylko innego. Mam zostawić swoje, żeby pójść za tamtym? Czy swoje wciągać, żeby pójść za tamtym? Czy najlepszy przykład 2 tygodnie temu z Gierszfałtu. Z pielgrzymki Olsztyn Gierszfałt. Idziemy, my idziemy lasem, a po jeziorze, przez środek jeziora zamarzniętego idzie pan. I co ten człowiek liczy, że jak się lód pod nim załamie, to my wskoczymy wszyscy na ten lód i będziemy go ratować? A idzie. Ryzyko bierze na siebie, a my musimy oszacować teraz, jak go widzimy 100 metrów od brzegu, czy jakby się tam zapadł. I każdy z nas, jak szliśmy wtedy i patrzyliśmy tam w prawo na tego człowieka, aż cały czas nam towarzyszył, byśmy kalkulować, a co jak nagle usłyszymy chrup i klaps i koniec, albo nie usłyszymy, tylko nagle będziemy wiedzieć, był człowiek i nie ma człowieka. I w lodzie zobaczymy kawał przerębli. I teraz co masz robić? Masz 100 metrów do niego po lodzie. Pobiegniesz? No w każdym razie, można powiedzieć, nic by się nie stało, gdybyś po niego nie poszedł. Można by należało do niego krzyczeć, co pan robi, że krzyk to jest na lodzie może mieć ten sam walor, co kula śnieżna czy kamyk rzucony na górze jako początek lawiny.